To był piątek, chyba był jedyny dzień, kiedy nie dane mi było odprawić mszy świętej, piątek pierwszego tygodnia pielgrzymki. Dochodziliśmy pod Kruszwicę. Osoba, która jechała samochodem, prawdopodobnie to pan Jacek, tak? Czy kto inny? Czy się zamienił z panem Jarosławem Kaciakiem? W każdym razie gdzieś znalazł jakiś gospodarzy, którzy się, z tego co ja pamiętam, co mi było powiedziane, bardzo chętnie zgodzili, żeby u nich w ogrodzie była msza święta, no żebyśmy mogli tam odpocząć i pójść dalej. Po czym okazało się, że no, podzielili tą wiadomość, nie musieli dzielić, bo w domu był syn, który gdzieś tam w Anglii terminuje. No i jak to młody gdzieś tam w internecie znalazł i bardzo dobrze, to należy pochwalić. Bo nigdzie, gdzie przychodzimy, ja nie taję, jak mam na imię, jak się nazywam, chociaż nie jest tak, że się przedstawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jestem ksiądz Michał Łuziński, wydalony ze zgromadzenia salezjańskiego. No, ksiądz na wygnanie, tak, wygnany kapłan. Z tytułu składania Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w Rycie Rzymskim, głoszenia katolickiej nauki i no, na pewien sposób wskazania być może jakichś spraw takich śliskich w swoim zgromadzeniu, które się spotkały z odzewem takim, jakim się spotkały, rzuceni ze zgromadzenia. Trudno się na ten sposób przedstawiać, z taką laurką. W każdym razie ów syn terminujący gdzieś w Anglii, myślący o sobie, że jest katolikiem, w jednej chwili tych swoich rodziców biednych przeorientował, a zadzwonili do miejscowego proboszcza. No i mszy świętej tam oczywiście, że nie odprawiałem. Rzecz jest, że w tej gazecie tutaj kruszwickiej ukazała się informacja, żeśmy chcieli, że chciałem tam odprawić mszę i kazałem drzewo wyciąć. Nie napisali, jakie grube, jakie wysokie. Czy ze zgodą przyszedłem, czy bez, no wielutne kłamstwo. Więc zwróćmy od razu uwagę, jeżeli jest przygotowany grunt jakiś tam w danych miejscach na naszą pielgrzymkę, bo tam jest konkretnie apel, strzeżcie się ludzi, jakby do was tacy przyszli, żeby takich nie przyjmować, tam całe kanony na kaplicę domową, to zaraz drugi wątek jest tutaj do poruszenia. W każdym razie, jeżeli jest użyte kłamstwo, wielokrotne kłamstwo, to od razu wiemy, że mamy do czynienia, no pewne, z ojcem kłamstwa. Kto to jest? Z diabłem. No rzecz jest, że to nie diabeł napisał tam w tym głosie kruszwickim, tylko ludzi, no ale ludzi zaprzedanych diabłem jest, diabłu jest, okazuje się jakaś liczba, wielu. Czy się podpisuje cyrograf z diabłem? Prawdopodobnie nie trzeba. Wystarczy nie mówić zgodnie z rzeczywistością. Wymyślać. Mówić nieprawdę. Także tam w tym, co było mi odczytywane, jest od razu określenie, jak kanony mówią o takiej kaplicy, jak tutaj jest kaplica domowa w domu, kanony prawa kanonicznego, jak kaplica jest taka domowa w prawie kanonicznym. No i tam te wszystkie przytoczone artykuły, co to jest w głosie kruszwickim, więc co tamtych ludzi, to z Kruszwicy tu nikt na mszę nie przyjeżdża. Co tamtych ludzi to obchodzi?